Dzisiejszy pożar w Konratowie, miejscowość oddalona ponad 20 km od Jawora. No dokładnie, miejscowość oddalona od Jawora, ale też trudny teren dla pojazdów, które musiały pokonać no, dość znaczne wniesienia. To też skutkuje tym, że jakiś czas trzeba poświęcić na dojazd do takiej miejscowości. Ale też miejscowe jednostki typu właśnie Męcinka, które są blisko tej miejscowości, zdążyły dojechać i już rozpocząć akcję, zanim my dojechaliśmy i już mogliśmy, tak powiem, wspierać to, co już podjęli nasi koledzy ochotnicy. Chyba nie było łatwo, jest poszkodowany. Tak, jest osoba poszkodowana, jest to mężczyzna, który próbował ugasić pożar. Niemniej jednak z charakterystyki tego pożaru wynikało to, że nie mieli zbytnio większych szans, dlatego że był to pożar ukryty. On panował w konstrukcji więźby dachowej, która była okryta z zewnątrz i wewnątrz. Z zewnątrz dachem, z drugiej strony regipsami i płytami OSB. Było to trudno wykonać ugaszenia tego pożaru, dlatego też no, próbowali, ale niestety pożar no, skomplikowany. Czy znamy przyczynę pożaru? Nie chciałbym się wypowiadać co do przyczyny pożaru, nie jestem biegłym. Myślę, że skoro pan będzie chciał uzyskać taką informację, jeśli chodzi o właściciela, tak, no to będzie musiał poszukiwać sobie kogoś, kto oceni, oszacuje i powie, z jakiej przyczyny powstał ten pożar. Pożar powstał przy kominku, ale czy to było przyczyną tego pożaru, tego do końca nie jestem pewien i nie chciałbym tutaj wnioskować.